tej serii autor zamieszcza zdjęcia własnych stóp robione w różnych momentach swojego życia. Jest kilka niepisanych zasad. Zdjęcia mają być w miarę możliwości naturalne, brak ingerencji i podkoloryzowania to zresztą zasada przyświecająca Łukaszowi także w filmach. Prócz tego jedno zdjęcie na plakacie to każdorazowo inny dzień. Poza tym zdjęcia nie są robione codziennie, lecz w miarę spontanicznie. Artysta pisze: często lubię w życiu bawić się w pewien zabieg. Zatrzymać się na chwilę tam, gdzie się stoi, oraz w swojej głowie i zamknąć oczy. To jest moment symbolicznego restartu. Po nim otwieram oczy z nastawieniem: spójrz, gdzie się w życiu znalazłeś. Przez pierwszy moment, nim myśli skomentują, co widzę, odbieram czyste wrażenie płynące z tego ułamka sekundy, z tego przebłysku i kadru, który mógłbym ujrzeć jako ja w przeszłości. Patrzę, gdzie w życiu doprowadziły mnie kroki, jaką scenerię przyszło mi zobaczyć i w jakiej uczestniczyć. Zawsze jest to przyjemne. Patrząc na każde zdjęcie z plakatu, pamiętam, w jakich okolicznościach zostało zrobione, co je poprzedzało, co mniej więcej następowało później. Potrafię dorobić im dźwięki. W tożsamy sposób przyglądam się zawsze dziełom malarskim poprzednich epok. Pierwsze zdjęcie pochodzi z roku 2005. Jak widać, praca nie jest skończona, ale jest to projekt na całe życie, zauważa autor. Równie dobrze czarna przestrzeń mogłaby oznaczać śmierć i kiedyś w ten sposób można będzie to przedstawić.